Cześć, witajcie w kolejnej przykładowej rozgrywce. W dzisiejszym odcinku Spectre Ops, czyli stosunkowo nowa gra o byciu agentem albo byciu osobami, które chcą dopaść tego agenta w jakiejś niedalekiej przyszłości chyba, bo temat jest dosyć dziwny. Przejdziemy od razu do rzeczy. Plansza jest bardzo duża, dosyć kolorowa, ale raczej ciemna. Są dosyć słabo widoczne te cyferki. Będę chciał wam mówić ogólnie, co gdzie się znajduje w razie potrzeby. W grze macie też figurki tych właśnie wymienionych agentów, jak również hunterów, którzy będą starali się dopaść tego agenta przed wykonaniem celi. I tutaj macie dwóch startowych agentów, którzy będą jakby jedną stroną konfliktu. Jeden z nich to jest bestia, drugi to jest puppet tak zwany. Tutaj są ich karty postaci. To będzie wyglądało ogólnie tak, że agent porusza się tylko i wyłącznie, widzicie, na tej swojej kartce, która jest ukryta przed innymi graczami. Tutaj sobie wpisuje swoje imię, Piotrek w tym wypadku to będzie. Posiadam 4 życia. I tutaj powinienem sobie ogólnie zaznaczyć, gdzie znajdują się te cele na całą grę, które będę chciał zrealizować. Jak popatrzymy na planszę, tak, jeden z nich się tutaj znajduje nad obok I-12. To powinienem sobie zaznaczyć tutaj obok I-12. Tak, czyli tutaj się znajduje ten, widzicie, cel. Następny się znajduje obok Q18, to gdzieś będzie w tym miejscu. I dalej patrzymy, gdzie wylosowany następny był. Obok R29, czyli w tym miejscu. A ostatni znajduje się nad G30. Czyli nad G30. G30 mamy tutaj i to jest tutaj ten cel. Ok, i po zaznaczeniu ogólnie tych celi wiemy, że agent zaczyna w N1, które jest dokładnie tutaj pole. I co ciekawe, figurka agenta bardzo rzadko pojawia się na planszy. Bardzo rzadko, bo dopiero kiedy hunterzy, czyli ci dwaj panowie, zauważą mnie w jednej z alejek, dopiero wtedy pojawia się moja figurka i dopiero wtedy hunterzy dowiadują się, jakim agentem gram, tak? Bo ta karta jest zakryta, tylko ja wiem, jakiego mam agenta i jakie mam 3 specjalne umiejętności, jakie będę miał na tą grę. Tak jak wspominałem, tutaj macie figurki tych właśnie hunterów, którzy będą chcieli mnie dorwać. Oni zaczynają w pojeździe. Ten pojazd to ogólnie jest odzwierciedlenie tego tutaj właśnie żetonu, czyli oni zaczynają na K17 i agenci i hunterzy mogą się poruszać ogólnie o 4 pola po skosie albo jakby w normalny sposób. Samochód może się poruszać o 10 pól. Zaczyna zawsze agent i on porusza się, tak jak jeszcze raz wam powiem, na tej kartce, tak? Czyli zaczynamy tutaj w N1 i mam 4 pola do wyboru i muszę się zastanowić, w stronę którego z tych zadań chciałbym się udać. No to jest teoretycznie najbliższe, ale mogą się spodziewać, tak, mojego ataku tutaj, więc w tym momencie na przykład idę tutaj jedno pole, drugie pole, trzecie pole, bo po skosie, tak, mogę się udać i czwarte pole również po skosie, czyli kończę na Q5, więc wpisuję tutaj Q5 i to jest koniec mojej tury, tak, ja jestem na Q5, nie pojawia się moja figurka, a teraz jest pora na łowców, oni będą starali się mnie dopaść, tak, oni wiedzą, że zaczynam gdzieś tutaj, więc oczywiście będą starali się tutaj dojechać samochodem. Jak się przyjrzycie, tutaj macie też właśnie pole, więc to jest tak, jeden ruch, to jest drugi ruch, trzeci ruch po skosie, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Ogólnie te 10 ruchów można podzielić na dwóch agentów, tak? Więc jeżeli się ruszyłem 8, mogę teraz wysiąść jednym właśnie z tych hunterów, a drugi będzie mógł najwyżej samochodem jeszcze 2 pola podjechać. Jestem bestią i bestia wysiada na jednym z sąsiednich pól. Dajmy na to, że wysiądzie tu, może tutaj, w sumie nie wiem, gdzie agent się znajduje, więc tutaj wysiadam. I jeszcze jakie umiejętności specjalne mają nasze postacie, bo to też jest dosyć ciekawe. Tak, przede wszystkim na końcu rundy, ze względu na mój świetny po prostu węch, jeżeli się ruszyłem 3 albo mniej jakby pól, wtedy agent by musiał mi powiedzieć, czy znajduje się blisko, czy nie, bo czuję jego po prostu zapach, będąc bestią, więc bym wiedział, czy on jest blisko. Druga umiejętność jest taka, że poza
jednym obrażeniem, które dostaje agent w momencie, kiedy spotykam się z nim na jednym polu. Jeżeli rzucę 5 albo 6 na mojej kości, dostaję 2 takie obrażenia, więc świetna sprawa. Następny temat jest taki, że mogę zamiast 4 ruszyć się 5 pól, ale zaatakuję tylko agenta wtedy, kiedy znajdujemy się na tym samym polu. Bo normalnie jest tak, że spotykam agenta i rzucam kością. Jeżeli mój wynik na kości jest większy albo równy odległości, gdzie znajduje się agent, wtedy zadaję mu obrażenie. Jeżeli rzucę wiadomo mniej, no to nie zadaję mu obrażenia. To wymaga, żebym się spotkał z nim na jednym polu. Puppet ma umiejętność taką, że ogólnie może posługiwać się samochodem, nawet jeżeli się z nim nie znajduje, tak? Więc może stwierdzić, że podjeżdża samochód po hunterów, oni tam wsiadają i jadą dalej, tak? No, ale wracając, teraz na koniec tury bestii. Agent musi powiedzieć, czy jest widoczny, czy nie. Widoczność w tej grze to jest taka, że widzicie na północ, na wschód, na zachód, ogólnie w linii prostej, czy widzę, czy nie widzę, tak? Na przykład tutaj już bym nie widział agenta, jeżeli by stał, tak? Ale na przykład już tutaj oczywiście go widzę, bo jest w linii prostej. Pamiętacie, że skończyłem na Q5. Q5 znajduje się dokładnie tutaj, więc mówię hunterowi, że nie widzi. I teraz jest pora jeszcze Puppeta, bo on jeszcze się nie ruszał, także on może jeszcze podjechać na przykład dwa pola i wysiąść na przykład w tym miejscu. O, na przykład tutaj, obok samochodu. I teraz oczywiście też agent musi powiedzieć, czy ja go widzę. W tym momencie nie widzę go, także nic się nie odbywa. Przechodzimy dalej. Znowu jest pora agenta i on idzie dalej, ma 4 pola do wyboru. Tylko jest jedna zagwozdka dosyć ciekawa, że zobaczcie, hunterzy znajdują się gdzieś w tej sferze, tak? Ja jestem tutaj, więc jeżeli przejdę tutaj tym korytarzem, oni będą mnie przez chwilę widzieli, tak? Jak się porusza. Bo oni tu stoją, więc przez chwilę będą mnie widzieć w czasie mojego ruchu i wtedy jest taki znacznik, który oznacza ostatnio widziany, tak? Więc jeżeli przejdę tędy, będą się tutaj położyć znacznik i oni już będą wiedzieli, że tędy przechodziłem. To niestety tak to wygląda. Także mogę się zastanowić, czy ja nie chcę ewentualnie tędy jakoś tutaj się schować, żeby mnie po prostu nie widzieli, tak? Teraz jest moim zdaniem dobry moment, żeby użyć jednej z kart sprzętu. Nie będę wam pokazywał ogólnie której. I to wygląda tak, że używam kart sprzętu. Hunterzy nie wiedzą, jakiej używam, po prostu używam jej. I wszystkie ogólnie karty są raz na grę do używania. Nie wiedzą, co użyłem, ale wam podpowiem, że jest to ruszenie się 6 pól zamiast 4. Także świetna sprawa, oni nie wiedzą, czego użyłem, ale ruszam się 6 pól. Więc tak jak wspominałem, będę chciał to jakoś ominąć, nie przechodzić tędy. A może i przejdę tędy, to oni nie będą wiedzieli tak, gdzie jestem. Więc tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zatrzymamy się na R11. Czyli to jest 6 pól w ten sposób. Zaznaczamy R11, że tutaj się znajduję na koniec rundy i muszę oznaczyć ogólnie ostatnie pole, gdzie oni mogli mnie zobaczyć. Przechodziłem tędy. Przeszedłem tutaj do końca Q i wszedłem tutaj. Więc tutaj jest ostatnie miejsce, gdzie mogli mnie widzieć. Tutaj mnie bestia widziała, więc tędy przeszedłem, pojawiłem się tu, więc jak najbardziej tak. I teraz automatycznie przechodzimy do rundy. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Oni mnie widzieli, także już wiedzą, którym z agentów jestem. To nie jest moje lepsze rozwiązanie, bo oni wiedzą, że jestem tą, która się nazywa Blue Jay. Jej z kolei umiejętność specjalna jest taka, że jak wszyscy inni agenci muszą znajdować się obok celu, żeby go zdobyć, czyli kończę ruch obok celu i na początku przyszłej rundy zdobywam ten cel, to ona może znajdować się dwa miejsca od tego, tak? Czyli mogę na przykład raz, dwa tutaj się znajdować, zdobywam cel i z tego miejsca gdzieś sobie tam idę dalej, tak? Także to jest świetna sprawa. Niestety oni już wiedzą, że to jestem ja i już do końca gry będą wiedzieć, tak? Już nie ma żadnej niespodzianki, także niestety tak to wygląda. I teraz hunterzy mogą wybrać, czy jest Puppeta część, czy jest część bestii. Dajmy na to, że teraz się ruszy Puppet dla odmiany. On ma umiejętność specjalną, że może użyć tak zwanego właśnie sensora z pojazdu, nawet jeżeli się w nim nie znajduje. I wygląda to tak, że rezygnuje ze swojego ruchu jako takiego, więc się nie rusza w ogóle, ale używa sensora i musi wskazać agent,
w stosunku do pojazdu, gdzie się znajduje, tak? Czy jest północ, czy południe, czy wschód, czy zachód, musi po prostu powiedzieć, tak? Więc w tym wypadku, jeżeli patrzymy na to, on się znajduje gdzieś tutaj, to jest, żeby się nie pomylić, południowy wschód. Tak, to jest południowy wschód, więc mówię im, że jestem na południowym wschodzie. W czasie gry warto się posługiwać tym, czyli wystarczy przed tutaj pokazać hunterom, tak, znajduje się o w tej ćwiartce w stosunku do pojazdu. Także oni już wiedzą, że gdzieś w tej ćwiartce jestem i teraz jest pora bestii. On może się ruszyć na przykład 5 pól i spróbować zaatakować, albo 4 pola i z dystansu też zaatakować. Raz, dwa, 3, 4. To byłoby dosyć logiczne, bo teraz bym widział tu, jeżeli się będzie agent znajdował. Ruszyłem się 4 pola, albo nawet 5 pól się ruszę i zakładam, że stoję na tym samym polu. I co mówi agent? Patrzy, czy on mnie widzi. Bestia znajduje się dokładnie na tym polu, czyli bardzo blisko. Ja znajduję się tutaj, więc bestia mnie nie widzi. Także znowu przechodzimy do mojej tury. I co teraz bym chciał zrobić? Chcę oczywiście dalej iść w stronę celu. Jeszcze mam jakieś tutaj specjalne karty. Mam na przykład flashbanga, czyli mogę odkryć tę kartę, rzucić właśnie tego flashbanga. 4 pola od swojej lokalizacji. Wszyscy hunterzy nie będą mnie widzieli w tej turze. O, to jest bardzo mocne. Ja teraz tego używam. Odkrywam to i używam. I teraz szukam takiego znacznika. Rzucam to 4 pola od siebie, więc w tym wypadku znajduje się dokładnie tutaj. Rzucam to, nawet mogę tutaj rzucić i w tej turze wiem, że on nie będzie mnie widział, tak? Bo dostał tym flashbangiem, oślepiło go to i nie będzie mnie widział. Więc w tym momencie nie będę musiał kłaść jakby znacznika ostatnio widzianego, ponieważ no, nie byłem widoczny, tak? To już możemy zdjąć. I tak, przechodzimy z tego pola. Raz, dwa. Może na tym zawsze jest łatwiej. W ogóle nawet grając agentem, bardzo mało można patrzeć na planszę, tak? Patrzymy mniej więcej, gdzie znajdują się hunterzy, ale ogólnie wszystko odbywa się tutaj, to jest całkiem śmieszne. Także idę do celu. Raz, dwa, trzy, cztery, na Q15 chyba. No, bo czy będę dwa pola tego? Raz, dwa. Tu jestem w stanie skończyć? Zaraz zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, będę jedno pole niestety od tego. Więc bezpieczniej będzie skończyć na Q15. Więc raz, dwa, trzy, cztery. I wpisujemy Q15 jako moja ostatnia lokalizacja. Także ja się znajduję tutaj. On mnie nie widział, bo był oślepiony. I teraz jest pora na właśnie tych hunterów. Gdzie oni się mogą znaleźć. Dobra, to bestia w takim razie no, podejrzewa, że gdzieś tutaj mu zmiałem. Także rusza się raz, dwa, 3, 4 i teraz ja muszę jemu powiedzieć, czy on mnie widzi. Widoczność, widzicie, on ma do stoi na R15, czyli w tym momencie on tutaj stoi, więc musiałby rzucić we mnie kostką 1, także w tym momencie automatycznie mnie trafia, tak, jest na sąsiadającym polu. Nic chyba nie jestem w stanie zrobić, chyba że mam jeszcze jakąś kartę, ewentualnie to nie pomoże. Nie, bo to smoke grenade. Nic mi nie pomoże, także automatycznie można rzucić sobie kostką. 3 jest większe od 1, także jest trafienie. I w tym momencie zaznaczam, że straciłem jedno życie, tak? Moja figurka tu się znajduje, zadał mi obrażenie. I teraz pytanie, czy papa do niej w stanie dobiec? Chyba nie będzie, więc on po prostu w ramach swojej tury, wydaje mi się, że wsiądzie chyba do samochodu. Wsiądzie do samochodu, bo zobaczy, że tutaj jest za daleko, żeby iść na piechotę, także wsiada do samochodu i na tym się kończy jego tura. Wsiada i nic więcej nie robi. Znowu jest moja tura. Także teraz muszę mu zwiać. Za pierwszym razem jak zniknę mu tylko z pola widzenia, oczywiście tej figurki już nie będzie widział. Tutaj jak najbardziej mogę tędy się prześliznąć. Co jest dosyć dziwne w zasadach, ale tak jest. To jest legalny ruch. Tylko pytanie, czy nie będę chciał na przykład tędy jakoś mu się schować. Zobaczymy. Znajduję się tutaj, więc tak raz, dwa, trzy i cztery. Skończę na
N18 i będę w stanie zdobyć to, bo będę dwa pola od mojego celu, tak? Więc ten tak, tak, tak. Skończę na N18. I moja figurka oczywiście znika, bo już się tutaj nie znajduje. I jest pora znowu na hunterów. Bestia oczywiście pójdzie jako pierwszy. Może skorzystać ze swojej umiejętności specjalnej, więc 3 albo mniej pól jak się ruszę. Będę musiał powiedzieć, czy znajduje się 4 pola od niego, tak? Więc będzie wiedział, w którym kierunku. Raz, dwa, trzy. I wykorzystuję umiejętność wąchania. I muszę teraz powiedzieć, czy znajduje się od bestii 4 albo mniej pól. Oczywiście mówię mu, że się znajduje, tak? Bo jesteśmy bardzo blisko siebie, więc znajduje się. I tyle w jego turze. I teraz tak, papet może przyjechać tutaj pojazdem gdzieś w okolice. 10 pól może. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć. Nie może wjeżdżać w małe alejki, także w tym momencie musi wysiąść, także wysiada z pojazdu i znajduje się tutaj. I teraz muszę mu powiedzieć, czy znajduje się w jego jakby zasięgu, czy on mnie widzi. Ja znajduję się na N18, czyli w tym momencie tutaj, więc żaden z nich mnie nie widzi, tak? Bo papet mnie nie widzi, bo jestem tutaj za rogiem, a on mnie nie widzi, ponieważ tutaj zasłania mu widoczność właśnie ten sprzęt. A, tylko czy ja się nie pomyliłem, jeżeli chodzi o zebranie tego celu? Pytanie. Znajduję się na N18. A, przepraszam, to tutaj cel powinien się tutaj dokładnie znajdować, według tego, co zaznaczyłem na planszy, czyli cel się znajduje dokładnie tutaj. Także on też zasłania jakby widoczność, ale będę w stanie go zdobyć, tak? I teraz jest początek mojej tury. Zdobywam ten cel, więc zasłaniam go w ten sposób. Czyli oni wiedzą, że znajduje się gdzieś dwa pola od niego, bo znają moją umiejętność specjalną. I oczywiście ruszam się w normalny sposób, tak? Więc teraz mogę z tego pola iść na przykład w tamtą stronę, tak? Czyli raz, dwa, trzy i cztery na K14 skończyć. K14. W tym momencie jestem tutaj. No i mieliby jeszcze dużo zabawy, żeby mnie wykończyć, tak? Pamiętajcie, że mam tutaj ogólnie 4 życia do dyspozycji, także jeszcze troszkę musieliby mnie wykończyć. Druga sprawa, chyba nie powiedziałem wam na początku. Agent, żeby wygrać, musi zdobyć 3 z 4 tutaj dostępnych pól na planszy i jako ostatnią rzecz w jakby swojej turze musi dojść do jednego z wyjść dostępnych, tak? Tu macie tak jedno wyjście, drugie wyjście, trzecie wyjście, czyli one są tylko i wyłącznie po tej stronie planszy. No, także moim celem teraz pewnie byłoby gdzieś, żeby tu iść po ten cel, pewnie później odbić do tego i próbować do wyjścia, tak? Już, zobaczcie, zgrałem się z 2, z 3 kart sprzętu, także już będzie mi coraz ciężej. No, życia już trochę straciłem, także ciężko powiedzieć, kto by tą rozgrywkę wygrał. Ale mam nadzieję, że daje to już wam jakieś pojęcie na temat Specter Opsa, o czym jest ta gra. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co ja myślę na temat tej produkcji, to już musicie przejść do drugiego filmiku z podsumowaniem i recenzją, a na tą chwilę dzięki wielkie za poświęcony czas. Do następnego. Hej!